Jesteśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Porozmawiamy o katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ja myślę, że ten dokument jest też znany beneficjentom. Niewątpliwie jest on najważniejszym, no może nie najważniejszym, ale jednym z najważniejszych dokumentów określającym, na co mogą otrzymać dofinansowanie. Obok zasad ogólnych, które są, określają co i w jakiej formie mogą otrzymać, tak tutaj katalog określa na co mogą otrzymać dofinansowanie. Katalog wymienia numeratywnie te przedsięwzięcia, które mogą otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy to w formie pożyczki, czy też dotacji. I na początek mamy zasady ogólne, czyli co trzeba zrobić, żeby otrzymać to, podział na koszty kwalifikowalne lub niekwalifikowalne, koszty ogólne całego projektu, całego przedsięwzięcia, całego pomysłu, który chcemy zrealizować, a potem ewentualnie dzieli względem dziedzin ochrony środowiska, czyli albo ochrona powietrza, albo ochrona powierzchni ziemi, czy też edukacja ekologiczna. I dalej wymienia, co w danej tej dziedzinie może być dofinansowane. Przede wszystkim to trzeba się najpierw zdecydować, czy w programie chce się wziąć udział, czyli odpowiada się na program, bo program określa troszkę inne zasady i inny katalog, czy też chce się wziąć, po prostu potrzebuje się pomocy na zasadach ogólnych. Jeśli na zasadach ogólnych, czyli pomijamy wszystkie programy i konkursy, to wtedy przechodzimy do katalogu kosztów. I to jest właśnie ten dokument, który sobie należy, można ściągnąć, pobrać go z naszej strony i wczytać się dokładnie w tej dziedzinie, którą chce się realizować, czyli na przykład w edukacji ekologicznej i zobaczyć, co może być dofinansowane, albo w gospodarce ściekowej. Tutaj też można zerknąć i wymienić we własnym wniosku, wymienić te elementy, które chce się dofinansowywać, no, czy też w powietrza, czy przyrody. Czy w katalogu widać jakąś taką właśnie wrażliwość na to, co mówią zwykli mieszkańcy? Oczywiście, że tak. Staramy się słuchać i dostosowywać, a przede wszystkim reagować na ogólnie na rynek w kraju. To widać, widać gołym okiem. Z samej fotowoltaiki mamy w tym roku trzykrotnie więcej wniosków niż w roku 2018. Więc... Czyli widać, że to jest rozwojowy temat. Tak. No i w tym momencie dostosowujemy również do takich potrzeb, które się pojawiają na rynku. Cały zakres właściwie związany z elektromobilnością. Tutaj też jest, no zdania są podzielone, ale rynek się rozwija. Sami przedsiębiorcy, sami usługodawcy napędzają też ten rynek. Dopóki trwa moda, bo tak też jest określane, że to jest moda, aczkolwiek moim zdaniem jest to bardziej potrzeba niż moda na ekologię, to krótko mówiąc, na pewno te oferty warto modyfikować i dostosowywać do potrzeb mieszkańców. Zarządza Pani firmą, w której zainstalowano fotowoltaikę, instalację pozyskującą energię ze światła. Proszę powiedzieć, co Państwa zmotywowało do tego, żeby ubiegać się o dofinansowanie też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Przede wszystkim jako firma wiadomo przyczyny ekonomiczne. Ponieważ mamy nie tylko biuro, które jest oświetlane, ale również produkcję, jak i ogrzewanie elektryczne, co wiąże się z dużymi fakturami po prostu, więc względy ekonomiczne miały tu znaczenie. Oszacowaliśmy, jakie mamy zapotrzebowanie i na takie zapotrzebowanie zrobiliśmy całą instalację. Natomiast no, wiadomo, jeszcze drugorzędne są względy środowiskowe, czyli po prostu tak naprawdę, jeżeli sami produkujemy i każda jednostka, każda firma czy każdy domek produkowałby na własne potrzeby chociażby prąd, czy ogrzewanie chociażby wody, ogrzewanie może budynku, no to wiadomo, że zmniejszamy tutaj emisję CO2 i zmniejszamy zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii. Jaka wielkość była tej dotacji? Nie tyle może w kwotach, ile procentowo? Procentowo. Nie jest to do końca dotacja w tym przypadku, jest to pożyczka. Pożyczka. Pożyczka jest dosyć wysoka, ponieważ ona przeważnie opiewa się o kwotę 90-95%. Jak Państwo trafiliście na tę propozycję funduszu? I czy realizacja tego wniosku była trudna, skomplikowana, żmudna? Jak to wyglądało? Właściwie pierwotnie chciałam po prostu zrobić instalację fotowoltaiczną.
pytając oferty, wiadomo, było ofertowanie firm i tak dalej. Też nie do końca wybraliśmy najtańszą, bo wybraliśmy ofertę akurat z Łodzi. Natomiast tutaj największy sens był tego taki, że ta firma, która instalowała, właściwie w tej cenie również zaproponowała taką pożyczkę. I to ona nam zaproponowała współpracę z funduszem. Większość było po ich stronie. Więc też pomogła w realizacji tego. Tak, naprawdę. 90% to praktycznie oni pisali, my tylko naprawdę formalności, podpisy, jakieś ustanowienie innych rzeczy drobnych i tak dalej. Jeszcze na koniec proszę szczególnie zarekomendować jakieś elementy tego katalogu, czy wybrane oferty, tak aby pokazać właśnie to, co według Pana jest priorytetem w tym roku nadchodzącym. Ja rekomenduję cały katalog, bo z tego trudno będzie złożyć wniosek do nas. Więc lepiej sobie najpierw zapoznać się. Przyswoić całość, tak? Tak, i wybrać tą dziedzinę, do której chce się aplikować i dopiero wtedy dostosować swoje koszty do katalogu, do naszych wymogów, krótko mówiąc, tak żeby to dofinansowanie faktycznie przyniosło rezultat. Jeśli mam rekomendować, to rekomenduję w pierwszej kolejności wejście na naszą stronę, zapoznanie się z dokumentami. Tam jest wiele innych dokumentów, ale przede wszystkim to właśnie katalog i zasady ogólne dofinansowania, uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu. Można jeszcze tutaj dołożyć wizytę u nas albo telefonicznie się skontaktować z kimś, kto jeszcze pomoże określić ten wniosek i czyli tak zawęzić ten cel. Tak, dokładnie. Tak, żeby potem i tutaj fundusz miał łatwiej przy ocenie wniosku, a przede wszystkim, żeby beneficjent był zadowolony. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za przybliżenie nam tego, czym jest katalog. No i wypada życzyć tylko udanych realizacji i wykorzystania wszystkich tych potencjalnych możliwości, które się tam w tym kryją. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do funduszu.